Ale panie docencie, gdyby pan zechciał więcej opowiedzieć o pracy w Pirogowie i o zabiegach, które były robione i o rewaskularyzacji nową metodą. Tak, to też było. To było bardzo, było to bardzo fajny okres. To był przecież okres też wielkiego takiego entuzjazmu i zapału. Elżbieta robiła doktorat. Ona zaczęła to u Fenigsena. Tak, tak. Zaczęła, w każdym razie temat i tak dalej, pomysł. Sodi Pallares, ja w ogóle nie miałem pojęcia, co to jest Sodi Pallares i jak się czyta. Kto to jest Sodi Pallares? Kto to jest Sodi Pallares, ja się zapytałem. Bo tam było dwóch. Jeden był faszysta kubański, a jak się nazywa, kawaler, już nie pamiętam teraz. Wszystko jedno. I Sodi Pallares był, no wszystko jedno. Sodi Pallares wymyślił taką nową rzecz w elektrokardiografii, lokalizację. I Rysiek dał Elżbiecie temat, żeby to sprawdzić, czy to jest prawdziwe. Ale Rysiek wyjechał i ona została z tym tematem tutaj. Więc więc to się robiło tak. Robiło się elektrokardiogram, potem chodziło się na sekcję chorego, który zmarł i się patrzyło, czy się zgadza rozpoznanie z obrazkiem. Więc robiła, nie wiem ile miała tych przypadków. 100. No i wyszło na to, że się zgadza. Czyli Sodi Pallares jest ok, doktorat we Wrocławiu, myśmy pojechali, było wielkie święto. Falkiewicz jeszcze wtedy był wielki kardiolog. Gratulacje, nie mnie, tylko tej panience i tak dalej. Potem był obiad w Metropolii. Nadzwyczajnie było. Więc to było pierwsze takie zwycięstwo w Pirogowie.